Rozbuduj swój sklep internetowy, swoją stronę internetową o dodatkowe kategorie, tak aby one pokrywały się na słowa kluczowe, gdzie niekoniecznie Twoja konkurencja będzie działała. Bo o te frazy ogólne konkurują wszyscy, w związku z czym tam dłużej się czeka na efekty, jest trudniej je wygenerować. Tam, gdzie mało, mała jest konkurencja, mniejsza to po prostu szybciej osiągniesz efekt, o ile można mówić o szybkości w pozycjonowaniu, no bo ono z natury jest e, procesem długoterminowym. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu Konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie Fullbacks Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie Fit Group Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości YouTube dla biznesu wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach. O dwóch bardzo istotnych rzeczach, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, a prawdopodobnie to jest jeden z powodów, dla których w ogóle na tym kanale z nami jesteście, to zachęcam Was, żebyście naszego dzisiejszego gościa wysłuchali do końca, robili skrupulatne notatki, a potem to wdrażali. Ponieważ Dawid jest absolutnym praktykiem, gościem, który się opiera bardzo mocno na liczbach i wiem, patrząc w agendę, patrząc w notatki, że przygotował super ciekawe informacje dotyczące zarówno ofert składanych za pomocą werble wideo, oraz jak podejść do, do tematu SEO, aby wasze strony internetowe, wasze sklepy internetowe po prostu były lepiej widoczne w internecie. Dawid Szajner, dzień dobry. Witam serdecznie, cześć Adrian. Nim przejdziemy do pierwszego wątku dotyczącego wideo ofert, powiedz proszę w telegraficznym skrócie, w kilku zdaniach, czym się zajmujesz i w sumie dlaczego to robisz? Prowadzę agencję SEO, Specjalizuję się w pozycjonowaniu sklepów internetowych i wynika to trochę z tego, że kiedyś byliśmy właścicielami z moim wspólnikiem kilku właśnie sklepów internetowych. One co prawda zostały już przez nas, przez nas sprzedane, no ale to zamiłowanie do tego e-commerce'u gdzieś nam zostało, w związku z tym gdzieś tam się ciągle przewija. Poza tym daje nam to pewien handicap w rozmowach z przedsiębiorcami, no bo jeżeli rozmawiamy z właścicielami tego typu biznesów, no to zazwyczaj wiemy jakie oni mają problemy, bo sami je wcześniej przerabialiśmy i trochę łatwiej nam się domyka te tematy po prostu. Yhy. I teraz tak, pierwszy punkt. Po wprowadzeniu ofert wideo konwersja wzrosła z 6,3% w zaokrągleniu do 19%. To jest wzrost o... Trzykrotny, no właśnie. ponad nawet. Mm -hmm. Poczekaj, zanim. Ja wiem, że tutaj. Chciałem się odpalić, Słuchaj, ja wiem, że teraz <głos5> będziemy gadali o liczbach, rzeczach technicznych i tak dalej, ale ja chciałbym, żebyśmy najpierw pogadali o takich rzeczach bliższych mojemu sercu, trochę bardziej takich humanistycznych. Jak ty się czułeś, jak zobaczyłeś, że wprowadziliście, odkryliście mechanizm, który wam de facto rozbił bank? Czułem się bardzo dobrze, chociaż to też nie było. To nie był krótki odcinek czasu, to jednak trochę trwało, więc mieliśmy czas, żeby. Zaprzyjaźnić się z tym, że wiesz, oswoić. To, to, tak, oswoić, o to jest dobre słowo, nie? Więc to nie był, to nie był taki strzał. E, ta droga była trochę dłuższa. Natomiast też muszę naprowadzić trochę i, i wyprostować, bo odkryliśmy, nie do końca jest dobrym słowem, my wykorzystaliśmy pewien przypadek, e, a mianowicie to było tak, że ziomek, który chciał nam sprzedać e, pakiety medyczne chyba, wysłał maila. Ale yy, nie pisał lawiny tekstu, nie załączył PDFa na 60 stron, tylko nagrał wideo. My jak to zobaczyliśmy, myślimy, wow, nie? to jest coś niesamowitego. Hmm. Nie? Musimy, musimy to przetestować. No z racji tego, że ja u nas w firmie zajmuję się, generalnie odpowiadam za sprzedaż, yy, no to wiedziałem, że to spada na moje barki. Problem był taki, że nie mieliśmy absolutnie żadnego doświadczenia z wideo, nic kompletnie. Tak, oglądaliśmy Was. Parę mhm. innych kanałów, to jest całe nasze, całe nasze doświadczenie na tamten czas. Wiedzieliśmy, że musimy spróbować, tak? Nie wiedzieliśmy jak, więc po prostu zaczęliśmy nagrywać. Z racji tego, że w tamtym czasie generowaliśmy około 200 litrów miesięcznie i to tak lekką ręką, co przy trzyosobowym dziale sprzedaży, jak się domyślasz, jest dość sporą liczbą i no Nie było szans na obrobienie y, tych lidów w sposób taki, że do każdego nagrywamy takie dedykowane wideo. Y, w związku z tym stwierdziliśmy, że zbadajmy rynek, zobaczmy, jak, jaka będzie reakcja, ale w ten sposób, że nagrajmy ogólne tylko jakieś takie wideo. Czyli każdy z nas nagrał sobie tam, powiesz, dwa, trzy y, takie ogólne filmiki, gdzie prezentowaliśmy w zasadzie. Znaczy, mówiliśmy to, co jest w ofercie, tak? czyli to. Klient widział przed sobą PDF, a my to mówiliśmy po prostu mhm. o, 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 tym, o, o, tym nasze, o tej naszej ofercie. I nie było tam żadnej personalizacji. Czyli w zasadzie oferta się nie zmieniła. Jedyny element, jaki doszedł, to to wideo. No i co się zadziało? Zadziało się to, że po pierwsze, dosłownie po dwóch czy trzech wysyłkach, zaczęły do nas spływać takie mega pozytywne feedbacki. Nie? Że Ktoś pisał w maila, że wow, jeszcze nikt nigdy mi tak oferty nie przygotował, nie? że to jest mega wyjątkowe i że ciekawe. Zdarzały się sytuacje, gdzie potrafił facet zadzwonić i mówi, wie pan co, ja nie skorzystam z waszej oferty, bo tutaj padał jakiś powód. Ale chciałem zadzwonić, podziękować, bo no, jeszcze się nie spotkałem z taką ofertą, mm. nie? a pamiętajcie, że to było tylko ogólne wideo, tak? Tam nie było żadnej personalizacji. Myślę. Kurde, nie? to mega, Jest mega działa. Nie? No dokładnie, więc idziemy, tym, idziemy tym, tym tropem, no i robiliśmy sobie te, te wideo. Staraliśmy się je poprawiać. Już po dwóch czy trzech miesiącach widzieliśmy pierwsze wzrosty konwersji. Czyli już widzieliśmy, że, że to się zaczyna przekładać rzeczywiście na liczby i tak jak wtedy no powiedziałeś, że tam 6-3, dokładnie to było 6,26. Taką mieliśmy konwersję mhm. przed wprowadzeniem wideo. Ona po trzech miesiącach mniej więcej w okolice 10% wzrosła. Czyli co to znaczy w praktyce? No w praktyce to znaczy to, że wcześniej na 100 wysłanych ofert mieliśmy 6-7 umów. Już po wdrożeniu tego pierwszego wideo, no mamy 10 umów, tak? Mhm. Więc praktycznie nic się nie zmieniło, a jednak ta, ta skuteczność zaczęła rosnąć. No i byłoby wszystko cudownie, ale wiadomo, w życiu zawsze są jakieś trochę nieprzewidziane albo przeszkody, albo czasem sami sobie je, je pod, podkładamy, nie? Taki urok tej gry. No i my generalnie od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem zmiany takiego klienta. Docelowego, że chcieliśmy wejść, dotrzeć do trochę większych firm, które są w stanie po prostu więcej zapłacić za, za usługę, którą, którą oferujemy. No, zawsze, zawsze nie było kiedy, nie? Zawsze jest jakaś wymówka, no ale stwierdziliśmy, że kurczę, wtedy też jakby rynek nam dał taką odpowiedź, bo strasznie zaczęły rosnąć budżety marketingowe i wiedzieliśmy, że jak my zostaniemy przy takim pozycjonowaniu za 5 stówek, to za chwilę nie będziemy w stanie żadnych efektów wygenerować tym naszym klientom. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że nie masz szans na tym zarobić. Nie? Że, że kurde, no, no nie, nie mamy już w zasadzie wyjścia, musimy te, te ceny podnieść, musimy trochę zmienić ten profil tego naszego klienta i, i uderzać dalej. No, problem był też taki, że my generowaliśmy te leady, o których ci mówiłem, w sposób tylko i wyłącznie aktywny. Tam z 90% to były leady pozyskane cold callingiem, cold mailingiem, z 10% to były te takie pasywne, które samoistnie przychodzą, które są de facto przeważnie lepsze. Nie? Więc byliśmy uzależnieni niestety od w zasadzie jednego źródła lidów i też chcieliśmy to odmienić. Wiedzieliśmy, że musimy robić marketing, no ale yy, po pierwsze nie wiedzieliśmy jak. No, jesteśmy w SEO, to jest taka branża z taką... Mm, no, no wiesz, jaka to jest branża. Taka, no, jak powiesz komuś, że się zajmujesz SEO, to tak myślę, że... A, no. Rozumiesz? Znaczy jeżeli tak jest, to okay, nie, nie wiem, to, czy okej. Okay? To, to, to fotowoltaika przejęła pałeczkę po SEO. O tak powiem, nie? Szanuję <grym, grym, grym>, no, no Nie widzieliśmy jak, jak się za to zabrać. Natomiast wiedzieliśmy, że musimy to po prostu robić, bo, bo prędzej czy później e, zginiemy, jeżeli tego nie zrobimy. Marcin, mój wspólnik, od kilku miesięcy już chodził za mną e, i mówił, szeptał zagadywał, żebyśmy zrobili taki prawdziwy, profesjonalny rebranding, no bo jak mamy już pokazywać się gdzieś, to żebyśmy się po prostu nie wstydzili tego, jak my się prezentujemy, jak wygląda nasza strona, jak wygląda nasza komunikacja i tak dalej. I właśnie sam branding może nie był najważniejszy, chociaż wtedy wszystkie, może nie wszystkie, ale większość stron internetowych agencji SEO wyglądała tak, że miała dwa, dwa elementy. Nie wiem, czy się domyślisz, ale rakieta w górę i balon. Mhm. My oczywiście mieliśmy dwa, nie? Dwa, dwa z nich, obowiązkowo, tak? Mhm. Ten, ten rebranding był, był wskazany i rzeczywiście znaleźliśmy, znaleźliśmy agencję, która tylko w tym się profesjonalizuje, tylko tym się zajmuje yy, i skorzystaliśmy, ale ten branding nie był kluczowy. Kluczowa była komunikacja, czyli coś, co mogliśmy, co w zasadzie do dzisiaj wykorzystujemy, wychodząc gdzieś z tą naszą marką, żeby to wyglądało no, możliwie profesjonalnie możliwie najlepiej, jak się. Jak się da. Eee, więc po wprowadzeniu tych wszystkich zmian, znowu pojawiły się pewne problemy. Mianowicie okazało się, że tam, gdzie my szukamy klientów, tam już ich nie ma, bo tam są ci klienci, którzy są w stanie zapłacić te 5 stówek maks, nie? A my potrzebujemy klientów, którzy zapłacą 1000-1500 teraz. Eee, więc drastycznie nam zaczęła spadać ilość lidów, mhm. e, tak grubo poniżej 100 żeśmy zeszli. E, no więc mieliśmy znowu dwa wybory, tak? Albo cofnąć te zmiany, czyli wracamy na tarczy, tak? No i rzeźbimy dalej, albo po prostu wykorzystujemy trochę poduszkę finansową zbudowaną wcześniej e, i walczymy dalej, tak? Próbujemy, próbujemy to zmienić. Wybraliśmy drugą opcję, wydaje się, że słusznie. Przychodzi do mnie Bartek, osoba od nas i mówi: Słuchaj, stary, po prostu, jak mamy tyle czasu, bo, bo tyle lidów tyle nam odpadło, no to zacznijmy nagrywać dedykowane te wideo, nie? Ja mówię, no pewnie, nie? No zacznijmy. No i zaczęliśmy, i właśnie od tego momentu jest ten drastyczny wzrost mhm. konwersji, tam pod, pod 19%. W tej chwili, jak podsumowaliśmy, rok to już przekroczyło 20, no ale to jest diametralna różnica. No wcześniej na, na 100 ofert miałeś 6 umów, 7, a teraz masz 20, 20 parę. Kolosalnie, kolosalnie mhm. różne liczby, nie? Żebym zrozumiał, ta personalizowana oferta wideo, to była, ona jest Proces wygląda w ten sposób, że wybieracie sobie firmę, której uważacie, że możecie pomóc i na temat jej strony nagrywacie film i im wysyłacie, czy jak. Musimy mieć zgodę, tak, żeby wysłać ofertę. Mhm. Tutaj yy, to jest sprawnie regulowane, tak? Nie możemy mhm. wysłać oferty bez zgody kogoś. Yy, więc jeżeli my aktywnie pozyskujemy tego klienta, to najpierw musimy w jakiś sposób uzyskać od niego zgodę na możliwość przesłania oferty. Jeżeli on się sam zgłasza, no to wiadomo, od razu możemy, no tak powiem, atakować z tym, z tym wideo. Więc, to co jest Waszym sposobem, żeby klient powiedział: Tak, wyrażam zgodę na przesłanie oferty? W tej chwili już dużo faktycznie lidów nam spływa. Ta proporcja nam się trochę zmieniła. Tak jak wcześniej było 90% z aktywnie wyszukiwanych 10, tylko, tylko samodzielnie przychodziło, to zbliżamy się powoli do 50 na 50, nie? więc już ten marketing, który robimy, trochę nam daje efektów i faktycznie te lidy zaczynają spływać. Natomiast te metody, które działały wtedy, po prostu. Trochę podrasowaliśmy, czyli szukamy klientów, e, na przykład poprzez e, współpracę z platformami jakimiś sklepowymi i tam sobie szukamy lidów, nie? Więc, no, ale, ale nie ma jakby m, tutaj wideo samo w sobie nie ma nic. Y, jakby no ono nie jest tutaj decydujące, bo my i tak musimy tą zgodę uzyskać. Więc, czy byśmy chcieli tą ofertę dostarczyć w formie PDF-a, tekstowo czy wideo, to i tak wiesz, no jakoś musimy mhm. zagadać do tego klienta, czy to telefonicznie, czy wysłać maila z zapytaniem. Ej, Stary, może, może byś pozwolił nam zaprezentować, jaki mamy pomysł na, na pozycjonowanie Twojego sklepu, bo widzimy, że konkurencja ci odjeżdża, albo mhm. widzimy, że masz trend spadkowy, więc tego typu to są działania takie prospectingowe. Nie? Zatrzymajmy się na chwilę. Powiedziałeś, że zbliżacie się do proporcji 50 na 50, czyli 50% klientów pozyskiwanych, aktywnie 50% klientów, którzy pojawiają się pasywnie z powodu waszych działań marketingowych. Na podstawie tego, co zrobiliście marketingowo, jakie masz przemyślenia, które mogłyby być uniwersalne, przydatne i użyteczne dla naszych widzów, takie do wdrożenia od zaraz, teraz i w ogóle? Oczywiście, ja wiem, że tego typu typy są takie, tro, troszeczkę jednak na zasadzie to zależy, bo kontekst jest ważny, okoliczności są ważne, branża jest ważna i szereg innych rzeczy, ale jakie są twoje obserwacje, waszego marketingu, że potrafiliście tą proporcję tak bardzo zmienić, gdzie podejrzewam, że to jest, że pasywnie napływający klienci to jest prawdopodobnie marzenie większości przedsiębiorców? No z pewnością, bo tam łatwiej jest o konwersję, jest trochę inna pozycja nie? negocjacyjna, zawsze jak ktoś do ciebie uderza, no to jesteś w trochę lepszej pozycji. Nie, nie wiem, czy jestem właściwą osobą, żeby mówić o całości marketingu. Powiem tylko o tym, jakie my mamy doświadczenia, bo są mądrzejsze głowy, które, które do mówią dobra, o marketingu. na bok, do, do rzeczy, mów. Dawaj. Mówiąc krótko, generalnie wydaje nam się i chyba badania, wszystkie to potwierdzają, że zresztą goście, których tutaj zapraszasz, często też o tym mówią, choćby Szymon, mhm. że marketing idzie w kierunku punktów styku, tak? Trzeba wygenerować ileś tam punktów styku z Twoją marką, żeby ten klient w końcu się do Ciebie. Odezwał. Więc siłą rzeczy wydaje się, że musisz być tak naprawdę wszędzie. Czyli i na Facebooku się pokazać, i w Google, i u Was na przykład mm -hmm. na wideo, i na jakąś konferencję pojechać i tak dalej. Później ten klient wejdzie gdzieś na, na Twoją stronę, złapiesz go w remarketing, czyli on gdzieś będzie, ta Twoja reklama będzie za nim gdzieś tam chodziła. Więc ta, świado ta, ta budowa yy, świadomości Twojej marki w jego oczach będzie postępowała yy, i na to składa się szereg, szereg elementów. Ja wiem, że to brzmi trochę mm, kiepsko, no rób wszystko, tak? szczególnie gdy ktoś, gdy zaczyna, no to jak mam robić wszystko, jak ja nie mam czasu, kurde, nie wiem gdzie ręce włożyć, że ty mi mówisz, rób wszystko, nie? E, prawdopodobnie trzeba sobie coś wybrać, e, nie wiem, jeżeli czujesz się, że możesz coś samodzielnie zrobić, na przykład SEO. E, to może, to może to jest jakaś tam droga. Ja co do zasady jestem zwolennikiem tego, aby outsourcować wszystko, co się da, no ale to też nie jest zawsze możliwe, bo szczególnie właśnie Wiesz? na początku tej drogi biznesowej jednak musisz te finanse dość mocno pilnować, mhm. więc SEO na pewno, bo ja, ja będę spaczony, nie? Będę mówił zawsze z tej perspektywy SEO. SEO na pewno jest bardzo ważnym składnikiem tego marketingu, ale to nie jest tak, że my tylko i wyłącznie SEO robimy, tak? No, jak widzisz, staramy się pokazywać, yy, no może nie gdzie się da, ale, ale staramy się mhm. dość szeroko iść, ale kurde, no minęło no parę lat, zanim zaczęliśmy to robić, bo wcześniej yy, nie mielibyśmy ani mocy przerobowej, żeby to robić, ani po prostu pieniędzy, nie? No, wszystko, trzeba być gotowym po prostu, nie? Tak, tak. Wracając jeszcze chwilę do wideo ofert, bo zakładam, że biorąc pod uwagę, jaki daliśmy tytuł i miniaturę, już sobie mniej więcej wyobrażam, jak to będzie wyglądało, no to wiele osób kliknęło, no bo wzrost konwersji to jest informacja, która interesuje na pewno każdego przedsiębiorcę. Więc co w tym procesie przygotowywania wideo ofert jest ważne, żeby jakby jakich błędów należy uniknąć? Jakie by doświadczenia? Gdybyś teraz miał sobie sprzed, powiedzmy, roku czy dwóch lat powiedzieć, słuchaj, wejdź wideo oferty, tylko zrób to tak, 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 tego, tego i unikaj. Działaj, to co byś powiedział. Znaczy tak, takim głównym problemem, który mieliśmy to jest problem chyba który dotyczy, wydaje mi się, każdego albo co najmniej większości, zdecydowanej większości y, ludzi, to jest lęk przed kamerą, lęk przed wystąpieniami publicznymi. Y, I na początku no, ciężko było nam nagrać chociażby dwie minuty. Mm -hmm. y, bo wiesz, przedstawiasz się i po prostu zasycha ci w gardle, plącze się język, wyłączasz od nowa, od nowa, więc jest irytacja. W... Pamper się napełnia. Tak, tak, dokładnie. Więc na no, to nie ma chyba metody. No, po prostu trzeba robić, aż w końcu nagrasz ten tak. pierwszy filmik, który siądzie i pójdzie, Tak. Pewnie jak go otworzysz sobie za rok i zobaczysz, jaki on był, to myślisz, Jezu, jak ja mogę taką kaszanę puścić, ale na moment nagrywania on i tak pewnie będzie dobry, nie? Ja tu się wtrąc, powiedziałem, zajebiście ważną rzecz. Drodzy widzowie, słuchacze, pamiętajcie, niezależnie od tego, jak długo będziecie się przygotowywali teoretycznie, praktycznie, szkolenia, webinary czy inne rzeczy. Wasze pierwsze nagranie, czy to w postaci wideo oferty, czy to w postaci materiału na YouTube, na TikToka obojętnie, wasze pierwsze nagranie na 100% będzie gorsze od 10, a będzie. Dramatyczne na tle 50. Taka anegdotka: wielu z moich znajomych, jak się spotykamy czasami w szerszym gronie, jak już sobie na przykład wejdą w jakiś tam stan większej euforii z powodu różnych rzeczy, to odpalają często mój pierwszy albo drugi wywiad, wyłączają dźwięki i tak po prostu niech to sobie leci w tle, bo chcą popatrzeć, jakim ziemniakiem byłem, nie? Więc to jest normalne. Ja pamiętam jeden z twoich pierwszych, waszych pierwszych wywiadów: to był wywiad w takiej altanie. E, tak, 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 no, Sushi Garden, tak. Pierwszy raz, e, jak was zobaczyłem wtedy, mówię, kurde, do, do tego, do Marcina, mówię, pasz, ziomki mają zarąbisty pomysł, nie? Zarąbisty, nie? I tak ten, jakoś poszło, nie? tak jakoś pykło, nie? Tak jakoś poszło. I jeszcze jedną rzecz powiem, zanim przejdziemy dalej. Z Dawidem przy chwilę rozmawialiśmy przed kamerą. I Dawid powiedział, że z jego perspektywy, wideo oferty, tak, za rok, dwa, to już pewnie będą standardem. Ja, będąc pesymistą, jeżeli chodzi o wideo marketing, bo widzę, jak wolny jest poziom adopcji wśród polskich przedsiębiorców, uważam, że nawet jak za 10 lat nagramy wywiad na ten sam temat, to nadal będzie szok dla wielu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jak zadaję proste pytanie przedsiębiorcom: ile osób ma, ile firm ma stronę internetową? Wszyscy. Ile firma Facebooka? Prawie wszyscy. Ile osób, ile firma YouTube'a? Prawie nikt. No to jeżeli z tego prostego równania nie wychodzi wystarczający, wniosek, że warto pójść w YouTube'a, gdzie jest pewnie około 20 milionów użytkowników, a wśród nich wasi klienci, no to widocznie do wszystkiego trzeba dojrzeć. Wracając, jakie jeszcze inne błędy popełniliście, jeżeli chodzi o wideo ofertę? Co jest jeszcze istotne w procesie tworzenia tego, żeby wiesz, to było możliwie wydajne, skuteczne itd.? Znaczy, wiesz co, no nie wiem czy błędy, bo po prostu my testowaliśmy yy, różne scenariusze mhm. nagrań i sprawdzaliśmy co lepiej działa. To co działało, a co nie działało. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, no już po chyba półtora roku nagrywania, że mamy to wideo podzielone mniej więcej na cztery sekcje. W pierwszej sekcji pokazujemy stan obecny klienta, tak? No my zajmujemy się SEO, więc nam jest bardzo łatwo pokazać w jakim miejscu jest teraz klient, bo sprawdzamy jego widoczność, pokazujemy na wykresie, możemy tam wstawić jego konkurencję. Mhm. To też jest nam potrzebne do tego, żeby znaleźć ten punkt odniesienia, gdzie gdzie jesteśmy i gdzie możemy, być. gdzie możemy być, to jest jedno, a przeważnie jak wiesz, klienci pytają, kiedy będą efekty, jakie to będą efekty. Więc chociaż, żeby jakoś wstępną estymację zrobić, no musimy znać takie podstawowe mhm. dane. Więc klient wie już mniej więcej, w jakim miejscu jest. Później przechodzimy do prezentacji strategii, czyli e, siedzisz sobie, przed kąpem, a ja, pokazując Twój sklep czy Twoją stronę, yy, mówię o tym, jak, jaki mam pomysł na jej pozycjonowanie, tak? co chcemy zrobić, jak chcemy to zrobić i tak dalej. I uważam, że to jest najważniejsza sekcja, yy, bo tam jest ta cała wartość, tak naprawdę. Yy, później przechodzimy do takiego uwiarygodnienia czyli pokazujemy: hej Adrian, yy, popatrz, tą strategię zastosowaliśmy u kilku innych klientów z różnych branż. I patrz, jak się, zadziałała, nie? Więc ty podświadomie, co sobie myślisz? Mhm. No, u mnie też to pewnie zadziała, nie? Więc pokazujemy, że, że to ma sens, że, że może nie mówimy głupot. I na końcu przechodzimy do cennika, do oferty, gdzie już bardzo skrótowo przedstawiamy no takie najważniejsze informacje, ale mm, oczywiście tam no, muszą być ceny też pokazane, bo, bo, bo cena jest dość istotna, chociaż staramy się zrobić wszystko, żeby ona nie była czynnikiem decydującym. Dlatego, jak widzisz, mówimy o ofertach w formie wideo, ale samej oferty to tutaj jest ile? 10-15% tej prezentacji. Nie? A wartość, ta kluczowa wartość, z którą klient zostanie, niezależnie od tego, czy on weźmie to, to pozycjonowanie u nas, czy nie, to jest ta strategia, bo on sobie ją może w gruncie rzeczy samodzielnie wdrożyć, jeżeli będzie miał dużo zapału i. Mhm. i zamiłowania do działania. Czy, czy z Twojej perspektywy, co prawda powiedziałeś o tym jedno zdanie, ale poproszę Cię, żebyś rozszerzył, bo często jest tak, że wielu przedsiębiorców, kiedy słyszy o czymś, co jest na swój sposób nowatorskie, nietypowe, no to bronią się przed tym, a u nas to nie zadziała, nie? Albo załóżmy, że jakiś przedsiębiorca obejrzy ten materiał, wyśle to swoim handlowcom, a handlowcy być może akurat ci stwierdzą: Nie, my już mamy to opracowane po staremu, jakby nie. To w ogóle u nas, u nas klienci wideo nie oglądają, czytają jeszcze tylko i wyłącznie gazety. Czy z Twojej perspektywy to narzędzie ma szansę zadziałać w każdej branży, czy są może wyjątki? Jak ty na to patrzysz? Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie wysyłamy oferty, można przynajmniej spróbować. Warto chociażby przetestować. I rzeczywiście, naprowadziliśmy na jedną ważną rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. My, co prawda, mieliśmy mały zespół sprzedażowy. Ale mimo wszystko kalkulowałem, że może być, może nie bunt, ale że niechęć do jednak pokazywania twarzy. nie? Więc stwierdziłem, że nie będę nikogo do tego zmuszał, tylko sam usiądę i pierwsze nagrywki zrobię po prostu sam i zadbam o to, a nie wiem, dlaczego miałem taką pewność, że to zadziała, nie? będę pokazywał wszystkie pozytywne reakcje, tak, żeby zespół się o tym dowiedział. nie? No i tak było. Wszystko, wszystkie maile, gdzie ktoś podkreślał e, słuszność tej formy wideo, drukowałem, pokazywałem. Słyszeli doskonale moje rozmowy, e, gdzie klienci bardzo to chwalili, i tym sposobem oni sami chcieli nagrywać. W większości działów sprzedaży m, pracownicy są rozliczani przynajmniej częściowo od, od efektów, nie? No więc oni mają naturalną motywację do tego, żeby poprawić swoje wyniki i wypłatę. Przez choćby, choćby taką zmianę. Nam to poszło naprawdę łatwo. Domyślam się, że, że właśnie przez to, że, że tak do tego podeszliśmy, że, że nie staraliśmy się tego jakoś na siłę robić. Dopuszczaliśmy przejęzyczenia, błędy. Staraliśmy się być naturalni i, i nie, nie wiesz, Nikt tych, tych nagrań nie montuje, nie? więc to, to idzie w miarę, w miarę tak, jak, e, tak, jak zostanie nagrane. E, ale domyślam się, że w takich dużych zespołach sprzedażowych, nie wiem, są jakieś firmy, wiesz, 100 sprzedawców faktycznie może, może być wiesz jakaś grupa trzymająca władzę, która nie będzie chciała tego zmienić, no ale z drugiej strony trochę by wtedy na swoją niekorzyść działali, no bo jeżeli, nawet jeżeli masz bardzo wysoką konwersję sprzedażową, no to i tak pewnie da się ją jeszcze podnieść. Nie? Mm -hmm. Więc y, patrząc z mojej perspektywy. Y, znaczy, moją rolą nie jest namawianie nikogo do tego, bo ja z tego nie żyję, ja na tym nie zarabiam. Nie, więc, Zabit nie y, robi z tego szkolenia. No, nie pytajcie tak, go tak, o to bo... oni robią SEO. <laughs> tak, tak. Bo zdarzają się właśnie takie, takie osoby, które do nas gdzieś tam się dobijają, żeby zrobić im w tym, w, w, w tym temacie szkolenie. Z mojej perspektywy uważam, że warto to po prostu przetestować, bo u nas zadziałało i ja dostaję. Y, wiele informacji od właśnie z różnych branż, od, od ludzi, którzy po prostu gdzieś tam o tym usłyszeli, yy, może od nas, może od kogoś innego. Yy, I po prostu mówią, stary, faktycznie, no kurde, to, to działa, nie? Mm -hmm. To działa. Tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten wątek. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli macie jakieś pytania do Dawida a propos właśnie wideo, a propos, a propos ofert składanych za pomocą wideo, to dawajcie znać po prostu w komentarzu, żeby też Dawid kiedy będzie odpowiadał bądź ktoś z jego zespołu, to żeby jak najwięcej osób miało szansę edukowania się i poprawiania swoich wyników sprzedaż, sprzedażowych. A teraz przechodzimy do wątku numer dwa, jakim jest SEO. I zaczniemy nieintuicyjnie, ponieważ nie będziemy was od razu namawiali, że tak, SEO jest super pomysłem dla każdego i generalnie już powinniście do Dawida pisać, żeby wysłał wam wideo ofertę, żebyście kupili. Nie. Zaczniemy od tego, dlaczego, albo dla, dla kogo, dla jakich firm SEO nie jest dobrym pomysłem. Od czego to zależy? Wrócę trochę do tego wątku jeszcze, bo mówiliśmy o tym marketingu. Mhm. prawda, Że na ten marketing składa się ileś tam różnych działań, między innymi SEO. Tak. I co do zasady, ja uważam, że nie ma wyjścia i trzeba tak robić. A więc dla większości biznesów no, sam prowadzić działalność, wiesz, że potrzebujesz no, ruchu skąd się da ściągnąć tak naprawdę, więc ISEO tak. też będzie potrzebne. Natomiast rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić jakieś tam działalności, gdzie to niekoniecznie się sprawdzi i może na przykładach jakiś taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to nie wiem, jest sobie pani, która pracuje sobie na etacie i po godzinach szyje sobie sweterki dla mową na przykład, tak? Ile ona może ich uszyć? 10, 15, 20 miesięcznie? W jej przypadku prawdopodobnie nawet założenie sklepu nie ma sensu, bo ona to sprzeda po znajomych albo przez jakieś grupy na fejsie, e, więc gdzie tu do marketingu czy, czy do SEO, nie? Więc myślę, że, że no chyba, że ma taki plan, że docelowo zrezygnuje z tej pracy na etacie i będzie to rozwijało, no to wtedy faktycznie może warto się zastanowić. E, są też takie biznesy, e, gdzie jest bardzo krótki sezon, mam tu na myśli na przykład sprzedawców choinek pod marketami. No ile tam trwa sezon? dwa tygodnie? Chyba chyba. chyba. chyba, nie? No raczej Miałem nie. Nie sprzedawać, mam nadzieję, że nie będę musiał. Nie? No. <laughs> Jak będziesz musiał, to znaczy, że bole coś poszło klientem, nie tak. To znaczy, bo... że to wideo nie działa wtedy. Tak, wolę być klientem, <laughs> Więc wiesz, no tam... Yy też raczej jakiś marketing nie ma większego sensu no, i raczej nawet stron nie mają. To jest taka sprzedaż wtedy wiesz, na ad hoc. Mhm. Tam kluczowe jest miejsce pod marketem pewnie, a, a nie jakieś tam wiesz, działania, działania marketingowe. Więc no, jakbyśmy szukali to tych przykładów takich tych biznesów byśmy, byśmy pewnie, pewnie trochę znaleźli. Więc no, nie można powiedzieć, że, że SEO jest dla każdego. Chociaż większość jego będzie go potrzebować. Okej, okay, dobra. To teraz patrząc z jeszcze innej strony, co nasi widzowie mogą zrobić samodzielnie, albo bezpłatnie, albo przy bardzo niskich kosztach i od razu poprawić SEO swojej strony internetowej albo swojego sklepu internetowego? Powiem. Na moim przykładzie, jak, jak ja do tego podchodzę, jak ja do tego podchodziłem zawsze, kiedy jeszcze mieliśmy te sklepy internetowe. Ja miałem sklep internetowy z donicami ogrodowymi. Między innymi, to był jeden z naszych sklepów. Tak jak tutaj stoją, między innymi. Generalnie to, to były doniczki w cenach takich od 200 zł w góry za sztukę. Najczęściej sprzedawały się takie pomiędzy 500 a 700 zł, ale były też takie po kilka tysi za sztukę. Wszyscy w mojej branży bili się o pozycje. Na frazy takie jak Duże Donice, Donice, Donice Ogrodowe, Donice na Taras. Wśród tych konkurentów, z którymi trzeba było rywalizować, były też takie marki jak Obi, Lerma Merlin, czyli no giganci. Tak? Ich budżet na marketing na dzień jest pewnie wyższy niż mój na cały rok wtedy. Nie? Więc zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby znaleźć tych klientów jakoś inaczej, nie? żeby nie pchać się tam z nimi, nie, nie, nie rywalizować. E i zacząłem sobie na kartce chyba wypisywać, do kogo ja bym w ogóle chciał dotrzeć, a, a później jak bym chciał dotrzeć, jak, jak zrobić to pozycjonowanie, żeby do nich dotrzeć. No i pomyślałem sobie, że może dobrym targetem będą firmy. No przecież ludzie mają biura, trzeba je czasem ładnie, ładnie zrobić. nie? I zacząłem sobie wypisywać, jak, jakie oni mogą wpisywać słowa kluczowe. Jak taki człowiek, który ma urządzić biuro, może, może wpisywać? No i zacząłem wpisać: Donicę do biura, Donicę do hoteli donice do gabinetu lekarskiego, donice do restauracji, donice do ogródka piwnego i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem to rozwijać, zacząłem sprawdzać, patrzę, no wpisują tak, nie? Czyli szukają. Co się okazało? Na tego typu frazy praktycznie nikt się nie pozycjonował. W związku z czym bariera wejścia była tam dość łatwa. Zamiast kotłować się z tymi gigantami na te frazy ogólne, przeszliśmy, skupiliśmy się na rozbudowie sklepu internetowego, właśnie o takie kategorie po to, żeby być na te słowa kluczowe jak najwyżej. I jaki był tego efekt biznesowy? Jak się domyślasz, do hotelu nikt raczej jednej doniczki nie mm. kupuje. Mm -hmm. <laughs> Więc y, matematyka, która... Y, ja, ja wierzę w liczby, nie? ale w tym wypadku matematyka może trochę wprowadzać w błąd, bo jakbym sobie wziął i zsumował ilość wyszukiwań tych fraz ogólnych, to one wielokrotnie więcej generowały wyszukiwań miesięcznie. Niż te frazy, na, na które myśmy postawili. Tak jak mówię, do hoteli, do restauracji i tak dalej zamawia się naprawdę duże ilości. I my nagle z zamówień typu 1 dwie sztuki przeszliśmy na zamówienia 10, 15, 20, 30 sztuk, tak. Mieliśmy jedno zamówienie rekordowe, to chyba ktoś się pomylił, bo nie, do, nie dobił się ewidentnie do producenta, bo to zamówił półtora tira to nie wierzę, że on to zrobił celowo. Musiało mu się musiał, musiał albo bardzo spieszyć, albo, albo nie wiem co. To jest taki deweloper tam od nas z Wrocławia. Kończyli inwestycje i, i no, ciężko mi sobie wyobrazić, jak, jak, się, jak ten proces zakupowy u nich wyglądał, bo wydaje mi się, że powinni uderzyć do producenta. Czyli wracając do początku pytania. Jaka jedna rzecz może być zrobiona teraz, zaraz przez naszych widzów, żeby zyskać? Rozbuduj swój sklep internetowy, swoją stronę internetową o dodatkowe kategorie. Mhm. Tak, aby one pokrywały się na słowa kluczowe, gdzie niekoniecznie twoja konkurencja będzie działała. Bo o te frazy ogólne konkurują wszyscy, w związku z czym tam dłużej się czeka na efekty, jest trudniej je, trudniej je wygenerować. Tam, gdzie mało, mała jest konkurencja, mniejsza, to po prostu szybciej osiągniesz efekt, o ile można mówić o szybkości w pozycjonowaniu, no bo ono z natury jest e, procesem długoterminowym. E, i my tą strategię de facto stosujemy. Między innymi tą strategię stosujemy do dzisiaj w, u naszych klientów. Mhm. Więc, więc to cały czas działa. Trzeba trochę pogłówkować, jak to u siebie e, no, gdzieś zaimplementować. Aha. A jeżeli nie mam umiejętności, żeby rozbudować swój sklep czy stronę, to pewnie wiesz, skorzystasz z kogoś, kto ci ją rozbuduje. No, stworzenie nowych kategorii to jest przeważnie trzy kliknięcia, mhm. szczególnie na platformach typu SaaS, czyli tych abonamentowych. Nie trzeba mieć tam żadnych umiejętności w zasadzie. Jak nie, to poprosisz support do pomocy, ale no, każdy, kto ogarnia step internetowy, to potrafi stworzyć kategorię, potrafi stworzyć do niej opis i wstawić tam odpowiednie produkty. No rzeczywiście, dobrze by było jednak mimo wszystko trochę się podedukować, jeżeli samodzielnie mamy działać w tym, w tym SEO. No ale chyba tak jest w każdej branży, nie? No, coś jednak musisz liznąć jakiegoś tematu, jeżeli chcesz robić samodzielnie. Natomiast uważam, że. To jest jedna z niewielu rzeczy, które można zrobić samodzielnie, które w bardzo krótkim czasie, patrząc na to, ile trwa ogólnie pozycjonowanie, mogą dać ci bardzo, bardzo dobre efekty. U nowoczesnych logopedów czy trenerów głosu, wiadomym jest, że ćwiczenia z korkiem, które wkładamy sobie, OKRWIA i to jest ćwiczenie, które w dłuższej perspektywie bardzo mocno obciąża ci żuchwę i może zrobić więcej szkody niż pożytku. Mówię o tym dlatego, żeby zapytać Cię, jakie są fałszywe przekonania, bądź w co być może jeszcze wierzą niektóre agencje SEO i robią to dla klientów, a tym samym potencjalnie mogą spowodować im problemy. Och, widzisz to trudne pytanie, bo tak do końca to, tak szczerze powiedziawszy, żadna agencja SEO chyba na świecie. Tak naprawdę nie wie, jakie są wszystkie czynniki, które decydują o pozycjach w Google. No bo algorytm jest częściowo, przynajmniej utajniony. Oczywiście są pewne elementy tego algorytmu, o których powszechnie wiemy i, mhm. i które, które są, że tak powiem, znane. W związku z tym takie, takie podstawowe rzeczy, jak to, że właśnie tworzysz serwis, rozbudowujesz go, tworzysz tam treść, czyli content, 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 tak to zawsze będzie działało na, na Twoją korzyść. No, ale w wielu kwestiach są zdania podzielone, i teraz są agencje, które na przykład opierają całą strategię pozycjonowania o linkowanie z zewnątrz, ale są też takie, na przykład my, które twierdzą, że te linki to niewiele dają. Znaczy dają, ale, ale ich wartość mhm. w czasie spada, i my na przykład mocno obserwujemy ten temat. Bo być może za 2-3 lata y, linki już na przykład w ogóle nie będą miały hmm. znaczenia, tak? Ale tego nie wiemy. To są ciągłe domyślne, dlatego też y, agencje SEO to trochę tak stąpają po takim cienkim lodzie, bo muszą gdzieś testować te swoje metody. nie? Dlatego my też mieliśmy te sklepy, bo to tak. się od tego zaczęło, że myśmy, myśmy sobie tam po prostu testowali jakieś rozwiązania, które później mogliśmy wdrażać u, u naszych klientów. Takim mitem, który najczęściej się z mojej perspektywy pojawia, to jest to, że właśnie agencje SEO próbują, nie, nie wszystkie oczywiście, próbują wmówić klientom, że klient samodzielnie nie jest stanie nic zrobić, co jest nieprawdą, bo wszystkiego się da nauczyć. Oczywiście pytanie, czy jest sens, nie? bo ja. Czy się możesz nauczyć, ale chciało ci się uczyć? No, no to nie. pewnie nie, no Dziękuję. właśnie, więc. więc, więc ten, ale trzeba na to uważać, bo yy, jak ktoś już na takim początkowym etapie wciska taki kit, to później też może, yy, później też może, nie, yy, nie do końca mówić prawdę. No i teraz rozwijmy ten wątek. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą, który ogląda no. ten materiał i mam jakieś takie wątpliwości, że od dłuższego czasu płacę za SEO. Kontakt jest taki sobie, efektów za bardzo nie, 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 nie widzę. W jaki sposób ja, będąc laikiem pod kątem SEO, mogę zrobić sobie taki trochę wewnętrzny, samodzielny audyt? Czy agencja, która mnie obsługuje, mówiąc wprost, nie leci ze mną w kulki? No, najprawdopodobniej najłatwiej ci będzie yy, po prostu podbić do jakichś dwóch, trzech firm, które, które to zweryfikują, czyli do innych agencji SEO. No ale musisz mieć też jakiś radar i wyczulenie, no bo wiadomo, że w ich interesie będzie przedstawienie tamtej obecnej firmy jak najbardziej niekorzystnie, tak, żeby Panie, cię nie przejął, kto, bo, tak, to. Tak, dokładnie, nie? Więc, więc wiesz, no tutaj też wchodzi taka kwestia, bo powiedziałeś o jednej rzeczy, mam niezadowalające efekty, tak, a czymże są efekty na przykład, jak ty rozumiesz efekty? Czy to jest wysoka pozycja na konkretne słowa kluczowe, czy to jest Ogólnie rosnąca widoczność, bo wiesz, każdy to różnie interpretuje. My takim, takim problemem, który kiedyś mieliśmy, znaczy rozwiązaliśmy go, ale on się, on się często powtarzał, że klient pytał, kiedy będą pierwsze efekty. No, tylko co to są pierwsze efekty, tak? Z perspektywy agencji, pierwszym efektem może być awans z miejsca 120 na 60. No jest? Jest, tak? O 50%. Mm -hmm. Czy z twojej perspektywy jako klienta to miejsce 60 coś ci daje? Chyba nadal daleko, co? No właśnie, nie? więc y, takie niedomówienia, niedopowiedzenia, y, kiedy rozmawiamy z firmą SEO, często powodują później kwas. Bo wyobraź sobie, że ty do mnie dzwonisz i mówisz, Dawid, no kurde, nie ma efektów, nie? ja ci właśnie wale, Mówię, no jak nie ma? No stary, 3-4 miesiące pozycjonujemy o 50% wzrostu, a ty mi mówisz, że nie ma efektów. No, panie, oszalałeś, nie? A ty mówisz, no, no, no niby tak, ale jednak nie czuję tego, nie? No i wiesz, to no, ty, ty, ty się robią takie kwasy. Jak, jak chcesz wybrać firmę SEO, to warto zwrócić na, e, z takich nieoczywistych rzeczy, na które warto e, zwrócić uwagę, to bym powiedział o, o tym, żeby prosić nie tyle o samą ofertę, która często jest tylko obietnicą, tam możesz pisać wszystko, ale poproś o miesięczny raport. I nie przykładowy, tylko na rzeczywistym kliencie. I tam się będą działy cuda, bo po pierwsze, masa firm się będzie za, zasłaniać RODO, e, GIODO, e, know-how i tak dalej, nie? więc ona już powinna odpaść. E, każda firma, która, która trochę dłużej siedzi na rynku, na pewno ma jednego, dwóch, trzech klientów, którzy z chęcią udzielą zgody, żeby się chwalić efektami wypracowanymi. Więc, więc na, to bym, na to bym zwrócił uwagę. E, to jest cenne. Mhm. I te raporty często. E, Często jest straszna różnica między ofertą, która jest dopisowana, wiesz, nafaszerowana tym, co tam będzie robione, a poprosisz że raport i tam jest, wiesz, tabelka w Excelu, nie? Co, gdzie są te prace, nie? Gdzie są te prace? No, raport powinien być e, przynajmniej spójny z tym, co jest, co jest w ofercie, nie? I z takich rzeczy, które firmy powinny raportować, e, to na pewno oprócz takich suchych statystyk, tylko właśnie widoczność, pozycje, e, no to na pewno wykonane czynności tak, co konkretnie w danym miesiącu było zrobione, bo to jest usługa wirtualna. De facto, jakbyś się przez trzy miesiące nie interesował tym i ktoś by nic nie robił, to ty możesz pomyśleć, no pewnie coś tam robią, nie, no bo to trwa, no to coś tam robią, dlatego tak ważne jest, żeby to było transparentne, żebyś ty wiedział, co faktycznie danego miesiąca jest zrobione. I tutaj też można wykorzystać wideo na przykład, bo my też testujemy tutaj wideo, nie, bo wiesz, nikt nie chce czytać raportów, ale jak my nagramy kilkuminutowe wideo i wytłumaczymy, co się dzieje i co się będzie działo, co planujemy, to ten odbiór jest dużo, dużo lepszy. Macie w jakiś sposób zmierzone, czy właśnie wideo raporty zmniejszają czern klientów? Drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym jest czern. CZERN to jest, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, ci klienci, którzy po prostu rezygnują z waszych usług, korzy przestają korzystać z waszych produktów. Więc skoro mamy już definicję za sobą, to czy macie to pomierzone? Czy wideo, raport jakkolwiek zmniejszają CZERN? Zrobiłeś duży sen, ja powiem ci, że nie wiem, bo jeszcze tego nie, nie mierzyliśmy. Dopiero testujemy nie. wideo, bo wpadliśmy niedawno właśnie, żeby wideo hmm. wykorzystać też w innych aspektach niż tylko sprzedażowych. E no ale my mamy około 250 klientów, w związku z czym dla wszystkich na pewno nie nagramy na ten moment takich raportów. Zaczęliśmy po prostu Jasne. nagrywać dla tych najważniejszych. Jedyne reakcje, jedynie jak to badamy, no to w ten sposób, że znowu mamy reakcję, tak? czyli feedback. Będziemy wprowadzać jakieś takie trochę bardziej zaawansowane metody mhm. mierzenia. Mhm. Zadowolenia ze współpracy i zobaczymy, może tam to wyjdzie. Mhm. Natomiast no, znowu nie wierzę, że to mogłoby komuś zadziałać negatywnie. No, nie ma opcji. Nie, nie mhm. ma opcji, żeby wideo zadziałało negatywnie. Wracając jeszcze chwilę do poprzedniego wątku, bo o to trochę zahaczyliśmy, a to jest pytanie, które mogło się pojawić w głowach wielu osób. Ile w takim razie czeka się w SEO na efekty? Bądź jakie jaką jakie miarę efektów jako klient powinniśmy sobie przyjąć, która będzie realna sensowna i która nie będzie powodowała frustracji, na styku z agencją, która przyjmijmy na potrzeby tego pytania, jest uczciwa i rzetelna? Bo tutaj właśnie to zależy, jest bardzo kluczowe. Każdy klient, każdy widz jest w innej branży i ten czas może być naprawdę rozstrzelony, nie? bardzo mocno. Takieś wideo, na co e... się z klientami umawiacie? Generalnie, faktycznie te pierwsze efekty, mhm. to jest przeważnie kilka miesięcy. Przy czym to się w ogóle nie przełoży na sprzedaż, na bardzo mało na ruch, tak? Natomiast będzie już, będziesz już widział, że idzie to w dobrym kierunku, więc potencjalnie z tyłu głowy gdzieś masz, no dobra, płacę jeszcze z tego, nic nie mam, ale przynajmniej widzę, że idziemy w dobrym kierunku. Nam osobiście nigdy nie udało się wypełnić swoich serwisów poniżej roku. Czyli jak mieliśmy te sklepy internetowe, to mimo, że bardzo mocno skupialiśmy się na SEO w nich, no bo w zasadzie po to one były tak naprawdę, to nigdy poniżej roku nam się to nie udało. Mhm. Przeważnie to były 13, 14, 15 miesięcy takie widełki, ale to też osiągaliśmy pewien pułap widoczności w Google i stwierdzaliśmy: OK, to jest to, ale nie przestajemy, tylko ciśniemy dalej. Natomiast uznałbym, że, że ten moment mhm. był tym momentem, gdzie mogę powiedzieć, że to, co sobie założyliśmy, to, to, to wykonaliśmy. Więc jak widzisz, ten horyzont czasowy jest dość długi. Dlatego mhm. tak ważnym jest wybranie właściwej firmy, bo przeważnie wiążesz się z nią na, na dłuższy czas, nie? Bo yy, no, no tak po prostu jest. A Powiedz mi, tak zapytam trochę przekornie, powoli zbliżając się do końca. Jak ty patrzysz na SEO w kontekście wszystkiego, co się dzieje w marketingu cyfrowym? No bo wiesz, teraz następuje coś na kształt TikTokizacji mediów społecznościowych, krótkie treści bardzo mocno zaczynają dominować w internecie. Więc tak z Twojej perspektywy, SEO jest najbardziej rozsądnym wyborem, jeżeli mamy ograniczone zdolności, jakby wiesz, takie moce przerobowe, zasoby finansowe, żeby zainwestować. Jakby, czy SEO powinno być pierwszym wyborem, czy nie? Nie mam pojęcia, którym wyborem powinno być. Nie mam też pojęcia, jak, jak, jaka będzie przyszłość SEO. Już niektórzy wieszczyli do niedawna właśnie koniec SEO, bo wszedł ten czat GPT, dobrze mm -hmm, mówię? Tak. Gdy, który mógł na przykład tworzyć treści. i pod, Podobno wszyscy, wszyscy copywriterzy mieli stracić pracę. Yy, po czym yy, parę mądrzejszych osób się wypowiedziało o tym, yy, zresztą chyba też Google nawet tam zabrał głos, że... Będą sprawdzać, które treści są generowane przez AI, a które, a które faktycznie napisane. W związku z tym ktoś, kto na przykład pomyślał sobie, że wow, teraz to ja sobie natworzę tego kontentu, nie wiem, ile, jeżeli to zrobi, to może po prostu efekt być odwrotny do zamierzonego, bo może uzyskać jakąś karę od Google. Tak patrzę sobie z perspektywy Google. Gdybym był na ich miejscu, no to nie chciałbym dopuścić do tego, żeby taka sztuczna inteligencja całkowicie zdominowała. To, coś się tam pojawia w internecie, to był śmietnik, nie? Mhm. E, tak, mi się, tak mi się wydaje, ale w jaką to stronę pójdzie? Mhm. Panie, kto to wie? Nie mam pojęcia. No, generalnie dlatego mówię o tych punktach styku. Tak? Jeżeli oprzemy swój marketing na kilku elementach, to nawet jak nam jedna wypadnie w jakimś momencie, no to dalej jesteśmy na powierzchni. Jeżeli mhm. oprzemy tylko jedno, no to może być, może być klops. Nie? Powiedz mi, na jakich klientów aktualnie jesteście otwarci? A jakich klientów nie obsługujecie, żeby też naszym widzom i słuchaczom ułatwić potencjalny kontakt z Wami? Z naszej perspektywy, jakby m, branża nie ma aż tak istotnego znaczenia, dlatego że te strategie, o których mówiłem wcześniej, one są raczej uniwersalne. Mhm. Dobrze jest, jeżeli po stronie klienta jest ktoś, kto odpowiada za wdrożenia, bo przynajmniej bardzo szybko akceptuje m, decyzje odnośnie prac, bo czasem była tak, że, że trzeba się prosić o to, żeby coś zrobić, żeby dostać zgodę. Yy, I budżety, no one są, no, mimo wszystko kluczowe. Yy, w tej chwili chyba yy, 1300, 1400 to są takie najniższe możliwe, od jakich wychodzimy. No i w górę, tak? W górę to nie, nie ma jakby limitu. Najwięcej klient nam płaci około 200 20 tysięcy chyba miesięcznie. Mhm. To już taki, ale to już jest taki duży e który po Taki prostu. Kotlet, tak? No, chyba są więksi nawet w niego, no, ale no go, gościu, gościu ma dużą świadomość. Nie? Mhm. Zresztą y, od, od dawna inwestuje właśnie w wiele kanałów i. No, opłaca się to, więc, więc, więc leci, leci z tematem tak. No i e tak? nas interesują szczególnie, no bo mamy doświadczenie, ale też y, myślę, że na ten moment nie wiem, nie pamiętam, ale z 20-30% na pewno są firmy takie usługowe, e, produkcyjne, które, które obsługujemy, mhm. więc, więc nie tylko e commerce W tym miejscu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dajcie znać w komentarzu, która część tego odcinka była dla Was najbardziej interesująca, przydatna i użyteczna. Dziękujemy Wam za Wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Dawid. Dzięki.